Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym omówieniu rozdziału. Chciałbym pozdrowić wszystkich patronów, a raczej wspierających, a zwłaszcza Pawła. Rozdział zaczyna się tam, gdzie się skończył w zasadzie poprzedni. Van Ag i Devon rozpoznają, kto to Caribou i mu nie ufają z racji tego, że znajdują się na rządowej wyspie. Pomimo, że Caribou jest piratem, to na tej wyspie znajdują się osoby, które chcą głowy Czarnobrodego, o czym Van Ag wspomina, ale Caribou stara się ich przekonać, że jeśli go zabiją, to Teach pójdzie po ich głowy. Van Ag pyta czemu, a Caribou odpowiada, że ma niezwykle ważne informacje. Następnie Caribou w swoich myślach przypomina wszystko, co już wie, czyli tam o Plutonie, Posejdonie i tak dalej. I Caribou kończy tą scenę słowami, że jeśli go wezmą do Teacha, to mu wszystko za darmo powie. I prawdopodobnie się zgodzą. I przechodzimy do walki marynarzy z pacyfistami. Okazuje się, że siły marynarki postanowiły się wycofać z wybrzeża, ponieważ przegrywają. Tak to przynajmniej zrozumiałem. I nawet chyba chcą zaprzestać z nimi otwartej walki. I idąc dalej, to tam przeciętni marynarze narzekają na to, że pacyfiści posiadają bąbelkowe tarcze i stwierdzają, że nigdy wcześniej o czymś takim nie słyszeli. Żeby oddział naukowy marynarki czymś takim dysponował. I następnie poznajemy imiona na prawie wszystkich wiceadmirałów uczestniczących w bitwie. Są to wiceadmirał Bluegrass, Hunt, Giltoin, jeżeli dobrze przeczytałem, i Doberman. Część z nich już była wcześniej. Bluegrass narzeka, że przegrywają, Hunt chciałby cofnąć Master Cola, Giltoin, jeżeli dobrze to czytam, nie mam pojęcia jak to przeczytać, stwierdza, że Vegapunk jednak współpracuje z piratami, skoro pacyfiści nie słuchają się marynarki i tak dalej. I no i dochodzą tam wspólnie do wniosku ci wiceadmirałowie, że skoro nie mogą ich pokonać, to chcą przywrócić własną kontrolę nad pacyfistami i chcą dopaść Bonnie. Wiceadmirał Doberman wydaje rozkaz wszystkim dostępnym wiceadmirałom, by ją dopaść. Tam mówi, że kieruje się w stronę północnego portu na wyspie. No i w pobliżu jej, w zasadzie jej grupy, jest wiceadmirał Tosa, który próbuje ją wyeliminować, ale zostaje pokonany jednym ciosem przez giganta. Tam jeszcze w myślach mówił, że tam jego haki jest jakoś silne, no ale patrząc na to, że został rozłożony na hita, nie ma to większego znaczenia. Grupa Bonnie się dziwi, że giganci są na wyspie. Pytają, kim są. Dogi Brogi odpowiadają, że nie rozpoznają ekipy Bonnie, nie rozpoznają ich twarzy z bounty posterów i mówią, że przybyli tutaj po słomiane kapelusze. Franki się zastanawia, czy są przeciwko nim, ale ci stwierdzają, że nie. Mówią, że są wojownikami Elbaf i przybyli tutaj z wdzięczności. I Dogi i Brogi mówią, że jeśli grupa Bonnie są przyjaciółmi słomianych, to także ich i ich uratują. Więc Bonnie ich prosi, żeby uratowali Luffy'ego, Sanjiego i Vegapunka, którzy nadal toczą bitwę w środku wyspy. Oczywiście olbrzymy zgadzają się pomóc i co ciekawe wspominają o Vegapunku jako naukowcu. I ten fragment dialogu brzmi jakby ktoś im wcześniej Vegapunku powiedział, więc kto wie, czy im Saul lub Shanks nie opowiadali o Luffy, Vegapunku i tak dalej. No ale nic, każą swoim podwładnym zabrać ekipę Bonnie na ich statek, przynajmniej tak to zrozumiałem. Franki się dziwi na sojusz z Olbrzymami, ale chyba się domyśla, że Dogi Brogi to dwójka mistrzów, o których Usopp ciągle wspomina. A my wracamy do wiceadmirałów. Kolejny nowy wiceadmirał, tym razem Urban, mówi, że linia wygasła, chyba chodzi o to, że ten poprzedni przegrał i nie dopadł Bonnie. Kolejny nowy wiceadmirał Pomski mówi, że najprawdopodobniej za tym atakiem stali giganci, więc wiceadmirał Bluegrass wraz z Dol postanawiają zaatakować od strony morza. I co ciekawe, wiceadmirał Dol mówi, że służyła pod jednym gigantem 20 lat temu, a Bluegrass się domyśla, że chodzi o Saula, mówiąc przy okazji, że walka z olbrzymami to nie żarty. Następnie podwładni Dogiego i Brogiego pytają, gdzie jest reszta, a ekipa Bonnie mówi, że w chmurach w laboratorium. No nic, my wracamy na główne pole walki. Saturn przemienia się w pełną formę, zmierza w stronę umierającego Vegapunka. Sanji i Luffy narzekają na to, że on nie może się poruszyć, ale obiecali go bronić. Vegapunk natomiast mówi, żeby opiekowali się Bonnie w przyszłości, ponieważ stanie się teraz celem, z racji tego, że może kontrolować pacyfistów. Mówi też, że miała go kontrolować dopiero w przyszłości, no ale nic, stało się i już. Sanji natomiast mówi, że Saturn zatracił swoją
swoje człowieczeństwo i widzimy nawet, jak używa swojej trucizny, czyli to, co używał do tej pory, okazało się jednak, czy w zasadzie potwierdziło się, że to była trucizna. Następnie Saturn atakuje wszystkich przy pomocy swoich kończyn. Oczywiście każdy w miarę możliwości unika tego ataku. Sandy w międzyczasie także wziął Vegapunka na swoje ręce. Ten mu mówi, żeby go zostawił, ale po czym Kizaru kopie Sandiego w głowę i robi z Vegapunka Donuta po raz drugi. Po czym Luffy zmienia się w giganta i łapie Kizaru i Saturna, mówiąc im, że ich nie puści. Sanji przeprasza Vegapunka za to, co się stało i chcą w zasadzie uciec. Następnie Sanji prosi Vegapunka, by ten nie umierał i pyta go, czemu się uśmiecha. I teraz nie mam pojęcia, co się stało, czy Vegapunk w tym miejscu zmarł, czy coś innego, ale powstała transmisja z pokoju chyba kontrolnego na wyspie, gdzie pojawiło się nagranie z Vegapunkiem, które chyba jest transmitowane wręcz na cały świat. I w tym nagraniu Vegapunk mówi, że wiadomość, którą ma, zaszokuje cały świat i chce im opowiedzieć prawdę o tym świecie. Rozdział taki ok, 7 na 10 to moja ocena. Pytanie brzmi, co Vegapunk będzie chciał przekazać światu, bo w zasadzie może wszystko. Od tego, że Nika powrócił, poprzez powiedzenie o Matce Płomieni i prawdzie o Królestwie Lulusia, bo to wie, może też to wie, aż po nazwę Starożytnego Królestwa. Czego by nie powiedział, na pewno to uderzy mocno wizerunkowo w światowy rząd. I na pewno to wzmocni opór wobec niego, na czym pewnie skorzystają rewolucjoniści. Druga rzecz, jaką chcę poruszyć w przemyśleniach, to o tym, że sporo komentarzy pod moimi filmami pisało o tym, że Saturn posiada truciznę. I to się potwierdziło. Więc musiała także mieć ona efekt paraliżujący. W ogóle to, że Saturn zatracił swoje człowieczeństwo w pełnej formie, jest arcyciekawe. Czyżby Saturn mimo przebudzonego Zoana nie kontrolował pełni jego mocy, tylko może zdalnie poprzez instynkty w miarę wiedzieć, co się orientuje? Tak to mniej więcej wygląda, bo tak z twarzy wyglądał na bestię, ale był świadomy, kogo atakuje. Więc można założyć, że tak mniej więcej jest. I to w zasadzie chyba tyle, co chciałem powiedzieć, bo nie ma nad czym się tak naprawdę zastanawiać. Wiceadmirałowie przystąpili do akcji, Bonnie ucieka, Luffy powstrzymuje Kizaru i Saturna. No i tak szczerze mówiąc, nie ma za bardzo więcej tematów do rozmów. Także ja byłem Kapelusznik, piszcie wszystko, co wam przyjdzie do głowy w komentarzach i na razie.